ja kiedyś właśnie jechałem na występ do, z Olsztyna do Warszawy i miałem jeden pociąg, który pasował idealnie, żeby zdążyć. Wtedy jeszcze właśnie pracowałem na etacie i był jedyny pociąg, którym bym zdążył na występ. Chciałem kupić bilet przez internet, tam PKP mnie powiadomiło, że nie gwarantują miejsca siedzącego. Się wkurwiłem, ale mówię, no dobra, no jedyny pociąg, którym dojadę, więc kupiłem ten bilet. Dobiegam do tego pociągu, wchodzę, patrzę, nie ma ani jednego miejsca siedzącego. Mówię, wspaniała firma, nie oszukała mnie. Jakby było, bym się wkurwił, że oszukują ludzi. Więc siadłem sobie na schodkach przy wejściu do pociągu. Okazało się, że obok jest przedział konduktorów i wiadomo, że jak się coś dzieje w pociągu, tam słychać najbardziej, że jest jakaś afera. Czytam sobie książkę i nagle słyszę, no panie kierowniku, co mam, klęknąć? Zamknąłem książkę, włączyłem dyktafon i słyszę dalej, no panie kierowniku, no nie wyrzucajcie mnie z pociągu. Ja jadę do Warszawy, do matki, do szpitala. Tu są jej wyniki. Ona nie ma nerki. A konduktor, a pan nie ma biletu. On mówi, nie wyrzucajcie mnie z pociągu, wystawcie mi mandat, ja zapłacę mandat, ale muszę tam dojechać. Ale pan nie ma dowodu osobistego. Mówi, że nazywa się Adam Mickiewicz. Teraz ludzie się tak nie nazywają. Pan na pewno nie zapłaci tego mandatu. On mówi, ja płacę wszystkie mandaty. Mówi, wspaniały typ, nawet ja nie płacę wszystkich mandatów. Się przyczepili do niego, ale byli nieugięci, postanowili go wyrzucić z tego pociągu. Podeszli już tam do wyjścia dla tamtego typa, dla mnie dalej to było wejście. I ten typ mnie zobaczył i mówi, ej kierowniku, ja mówię, stary, ja ci nie wypiszę mandatu. On mówi, nie, jakieś pieniążki byś może tutaj dorzucił do biletu, to bym kupił bilet, by mnie nie wyrzucili, bym do matki pojechał, do szpitala, tu są jej wyniki. Ja mówię, kurwa, wszystko wiem, stary. I konduktor to usłyszał i mówi, proszę tutaj nie żebrać, bo wezwiemy policję. A koleś wie, że będzie wyjebany, więc ma wyjebane. I mówi, to kurwa, wzywaj. A konduktor, no nie, bo już mamy opóźnienie. Mówię, wspaniała firma, kurwa, kolejny plusik tego dnia, naprawdę. Zdążę na występ, nie ma postoju niepotrzebnego. Zatrzymaliśmy się na stacji Mława, nie wiem czy wiecie, gdzie jest Mława. W połowie drogi między Olsztynem i Warszawą, wspaniała miejscowość, naprawdę malownicza taka, cudowna. Tego typa usunęli z pociągu, on taki wkurwiony, rzucił te wyniki swojej matki na ławkę na peronie i taki wicherek jakiś się zerwał, wejherowsko-radomsko-sosnowski. I poleciały te wyniki tak w powietrzu, jeszcze zobaczyłem, że z tą matką nie jest tak źle do końca. Trochę nas oszukał wszystkich. I ten typ jeszcze miał schowanego pół browara alkoholu, bo czego innego może być pół browara. I nikt tego nie zauważył, że on ma otwarte piwo. Mistrz kamuflażu po prostu. No. Wyciągnął to piwo, wziął łyka i wiadomo, że jak mężczyzna poczuje smak alkoholu w ustach, to jest skłonny krzyknąć wszystko do zamykających się drzwi odjeżdżającego pociągu. Więc usłyszeliśmy coś takiego. Niech wasze matki będą w takim samym stanie jak moja. Albo niech zdechną te kurwy. Drzwi się zamknęły, a my z tą wiadomością wesołą pojechaliśmy dalej. Patrzę, jeden z konduktorów dzwoni gdzieś. Mówi, mamo, jak się czujesz? Czytam sobie książkę dalej, ale coś mi nie dawało spokoju. I tak sobie myślę, że ten typ nie miał pieniędzy, nie miał dowodu osobistego. Wyrzucili go w tej Mławie. Przecież on tam został przymusowo mieszkańcem Mławy, kurwa. A ja sobie przypomniałem, że byłem kiedyś w Mławie tam parę godzin. Widziałem, jak wyglądają ludzie, którzy tam mieszkają. Moim zdaniem tak powstała Mława. Od kiedy są tory między Olsztynem i Warszawą? Wypierdzielają tam takich typów, oni tam zostają, rozmnażają się, zakładają rodziny, czasami pójdą na peron przywitać nowych osadników. Kiedyś wyjebali cały wagon Romów tam. Później była bitwa pod Mławą, to tak z historii w skrócie. Kurwa, czekam na mój pierwszy występ w Mławie i... Panie burmistrzu, czekam na zaproszenie. Chyba jak to w sieci się pojawi, będę musiał przez Ciechanów jeździć do Warszawy.
To będzie mój pierwszy występ w Mławie i ostatni w życiu. Ja tam zostanę z nimi, kurwa.